Jeszcze 2 lata temu budynek straszył wyglądem, a znajdujące się w nim mieszkania były jedynie źródłem zgryzot, a nie bezpieczną ostoją dla mieszkających tu rodzin. Dzisiaj do odmienionego budynku wkroczyło nowe życie. Zniknęły stare instalacje, piece, stare zniszczone stropy i ściany. Zastąpiono je nowymi, podobnie jak więźbę i pokrycie dachowe. Choć zewnętrzne mury budynku mają chyba z metr grubości, to i tak konieczne okazało się użycie nowych izolacji termicznych. Nowe okna i drzwi, nowe podłogi, nowe instalacje, elektryczna, wodno-kanalizacyjna. W budynku wreszcie pojawiła się ciepła woda i sieciowe, centralne ogrzewanie. Elewacja nabrała blasku. I śmiało można powiedzieć, że jest to dzisiaj jeden z piękniejszych budynków w mieście. Mieszkania pachną świeżością i nowością. Pojawili się tu dzisiaj również pierwsi nowi mieszkańcy. Zapraszam panią Justynę Monikę Żuk. Jest przygotowana umowa najmu. O, jest mało. Kolejne osoby z prawdziwym zadowoleniem odbierały klucze i umowy najmu, dziękując za nowe lokum, które we wszystkich przypadkach było wyczekane, wymarzone i upragnione. Dużo pan dla nas zrobił, naprawdę. Dziękujemy. Ja nic nie zrobiłem. Dziękuję bardzo. Czy mieszkania spełniają oczekiwania rodzin, które lada dzień rozpoczną tu nowe życie? Muszę powiedzieć państwu, że bardzo. Byłam pozytywnie zaskoczona. Nie spodziewałam się tego, nie? Nakład był duży w tą kamienicę, także powiem, że byłam zachwycona. Wystarczy spojrzeć na klatkach, na strukturę. Kamienica została bardzo dobrze ocieplona, tak? Podłogi piękne zrobione. Metraż jest po prostu wspaniały, przynajmniej mój. Ale naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona. Pani Marta chce wprowadzić je jak najszybciej. Wraz z nią zamieszka tu 4 dzieci. Nowe lokum 5-osobowej rodziny to aż 71 metrów kwadratowych. Początek, nowy początek nowego życia, można powiedzieć, nowej przygody w życiu, tak? Ponieważ mieszkamy na stacji, ja pełnię również funkcję rodziny zastępczej, dlatego co daje to dużo możliwości to mieszkanie, że otrzymaliśmy tak duży metraż. To jedno z 13 największych 3-pokojowych mieszkań. W budynku jest jeszcze 17 dwupokojowych lokali i 12 mieszkań jednopokojowych. Gruntowny remont kosztował około 7 milionów złotych, ale miasto z własnego budżetu wyłożyło zaledwie 1/5 tej kwoty. Reszta, aż 80%, została sfinansowana ze wsparcia udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nowym mieszkańcom życzymy samych szczęśliwych dni w nowym miejscu zamieszkania.